Kąt środkowy GOH w okręgu na rysunku poniżej ma miarę 3/2 radiana. Jaka jest długość łuku GH? Co to jest kąt środkowy? No kąt środkowy to jest taki kąt, którego wierzchołek pokrywa się ze środkiem okręgu. No a ramiona kąta, co za tym idzie, są promieniami tego okręgu. No i tutaj wiemy, że miara tego kąta GOH, czyli miara tego kąta, jest równa 3/2. No to oznaczmy sobie ten kąt jako teta, powiedzmy. Powiemy, że teta to jest miara kąta GOH. Dobrze. Jakie inne tutaj wielkości występują w tym zadaniu? Spróbujmy je oznaczyć. Mamy jeszcze długość łuku GH. No który to jest łuk? No to jest ten łuk okręgu, który jest pomiędzy punktami GH. Czyli to jest ten odcinek, ten wycinek okręgu. Powiedzmy, że on ma długość S, czyli S to będzie długość łuku GH. OK. No i trzecia wielkość, która tutaj występuje, to jest promień. W tym wypadku promień mamy podany, ale może sobie oznaczymy, że promień to jest 6, czyli R to jest promień. No i teraz przypomnijmy sobie, jaki jest związek pomiędzy długością łuku, na którym oparty jest kąt, promieniem, a miarą tego kąta w radianach, czyli miarą łukową. No więc zgodnie z definicją, miara łukowa kąta, teta, to jest stosunek długości łuku, na którym oparty jest ten kąt, do promienia okręgu. Wtedy, kiedy promień okręgu byłby równy 1, to po prostu miara łukowa kąta byłaby równa długości tego łuku. Wtedy, kiedy promień nie jest równy 1, no to po prostu miara łukowa kąta jest równa takiemu stosunkowi. Teta jest równe zatem S dzielone przez R. No i teta, to wiemy ile to jest. Teta jest 2 trzecie, R jest 6 cm, a S to jest dokładnie to, co musimy obliczyć. Musimy obliczyć, ile jest S. No to możemy przekształcić to równanie i to wyliczyć. Pomnożymy obie strony przez R, bo chcemy wyliczyć S, czyli będziemy mieli teta razy R będzie równe S. No, czyli przepiszę to jeszcze raz, czyli S będzie równe teta razy R. No to możemy wstawić wartości, które mamy podane w zadaniu. Wiemy, że teta ma miarę 3/2 radiana. R ma miarę 6 cm, długość promienia jest 6 cm. No to możemy to obliczyć. 3 razy 6 to jest 18, dzielone przez 2 to będzie 9, czyli 9 cm. A zatem obliczyliśmy długość tego łuku. Długość tego łuku pomiędzy punktami G i H wynosi 9 cm. Rozwiązaliśmy zadanie.